Słowo w koronie na niedzielę miłosierdzia. Nie wiem, kochani, czy wiecie, ale nie ma miłosierdzia bez pokory. Pokora jest fundamentem miłosierdzia. Pan Jezus już na to nam wskazał, kiedy dał przykład owego faryzeusza modlącego się przy ołtarzu, jaki on wspaniały i święty, czyli faryzeusza pełnego pychy i zapatrzenia tylko na siebie samego i grzesznika, który wszystko oddaje Bogu, nawet swój grzech i mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Pokora otwiera miłosierdzie. Pokora daje dostęp do miłosierdzia. Dopóki człowiek wpatrzony jest tylko w siebie i w swoje ja, osądza sam siebie. Jeżeli oddaje się Bogu, pozwala się osądzić Bogu, a Bóg ze swoją miłością i miłosierdziem może tylko jedno: może ci wybaczyć. Jak Piotrowi, który w pokorze oddał swój grzech zaparcia Jezusowi. Judas zrobił inaczej. Zapatrzył się w siebie, w swój grzech. Nie umiał go oddać Bogu. I skończył, jak skończył. Pamiętajmy, że pokora jest fundamentem miłosierdzia.